Hej, cześć, siemano wam wszystkim w kolejnym odcinku. To nie jest Let's Play. Minecraft Backstage? Tak. W tym odcinku zajmiemy się projektem farmy. Tak, dość krótkim i na szybko jak ostatnio wszystko u mnie. Ale przede wszystkim, co jest bardzo ważne. W tym odcinku chciałem podziękować Mateuszowi. Mateusz jest osobą, która jako pierwsza chyba dała mi tak wysokie wsparcie finansowe. Tutaj na dole, pode mną albo obok mnie gdzieś wyświetla się, jak to wyglądało. Nie wiem, czy Mateusz chce, żebym mówił dzisiaj o jego nazwisku, więc będę tylko przez imię się zwracał, więc dziękuję. Wczoraj byłem na siłowni i właśnie dostałem nagle dziwnego maila od PayPala, że ktoś mi dał dotację w wysokości 50 zł. Zaskoczyło mnie to, później zobaczyłem na Facebooku, że dostałem wiadomość od tej osoby. Ta osoba powiedziała, że to jest na wsparcie, na serię Minecraft i tak dalej, więc naprawdę bardzo mi miło. Mam nadzieję, że dla tej osoby ta kwota to niedużo i że było z dużą łatwością mógł tak mnie wspomóc. Bardzo miło widzieć, że komuś zależy tak na tej serii jak mi, albo przynajmniej podobnie. Jak już mówiłem, zbieramy na kartę graficzną, co naprawdę pomoże mi rozwijać ten kanał. Ostatnia chyba rzecz, link do takich właśnie dotacji i tak dalej jest w opisie, jakby ktoś też chciał mnie wspomóc i tak dalej. Kolejna sprawa, ostatnia chyba w tym odcinku, co będzie, to będzie reklama z reflinków, jakie były. Następne już się pojawią nowe reflinki, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ostatnia rzecz, bo już ostatnich jest 3. W głównym odcinku Mateusz zobaczy coś jeszcze fajnego dla siebie i zacznę się odpłacać wszystkim ludziom, którzy kiedykolwiek mi dali dotację. To na razie są 3 osoby, które kiedykolwiek mnie wspomogły, ale wszyscy dostaną adekwatne nagrody do stopnia, jak mnie wspomogły, czyli adekwatną pamiątkę w tej serii. W każdym bądź razie, czym się teraz zajmiemy? Teraz zajmiemy się projektem farmy, to znaczy Nazgul, wszędzie Nazgul. No i chodź tu, Nethermanie. Nethermanie, ciągle idziemy Nethermanie. Nygusie po prostu. Netherman. Nie. Zamiast Enderman to Netherman. Netherman. Właśnie. Zajmiemy się projektem farmy trzciny. Farma trzciny ogólnie. Jest im potrzebna do handlu z villagerami. Tak, do handlu, bo można stworzyć villagera, który będzie handlował z nami za papier i on będzie nam dawał różne bardzo, bardzo wartościowe rzeczy, typu diamentowy ekwipunek i tak dalej, za tam 32 papieru. Dobry deal? Dobry deal. Dlatego chcę doprowadzić do tego, żeby mieć nieskończone, kurcze, ilości papieru i póki co mam dość słabą, no, w sumie działającą, ale małą farmę trzciny. O. Która przycina jeszcze na dodatek. Nie wiadomo czemu, Minecrafta. Pistony chyba jeszcze nie są zoptymalizowane. No ale nic, ja poza tym gram w okienku teraz, zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Chcę zbudować farmę, która będzie bardzo efektywna. O, fuck, tutaj. I dlatego poszukałem poradników na YouTubie, jak to zrobić. Przede wszystkim potrzebujemy teraz parę rzeczy skratować. Czy ktoś z was pamięta, jak się robiło komparator redstone'owy? Bo ja nigdy nie pamiętam i dlatego pokażemy tutaj, jak to zrobić. To wygląda w ten sposób, tu na dole 3 i tak wygląda komparator. Potrzebujemy takich 8 przejście. Więc może się pozbędziemy tego drewna, które będzie tu pod farmami, żeby go nie tracić. Zobaczymy. I u góry będzie taki wodospad, który będzie do fontanny na środku szedł. Ale to zobaczycie, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Bo to ma być po prostu bardzo ładna farma. Nie tylko działająca, ale też fajna. Więc ja się zajmę z budowaniem i będę wam... znaczy nie będę budował, zrobimy po prostu taki projekt, żeby później móc to odtworzyć w odcinku. Zaczniemy od tej strony i ja sobie będę patrzył na poradnik, który mam otwarty tutaj obok. Mam go otwartego, dlatego Minecrafta na okienku, żeby tu móc sobie odpalić i posłuchać poradnika, jak ktoś sobie gada. 8 redstone and a block of redstone.
And then for each layer that you build of the farm, you'll need 4 redstone torches, 8 pistons. No i właśnie potrzebujemy sobie zbudować parę rzeczy z tego poradnika. Ja zaraz zacznę budować ten zegar, który jest potrzebny, bo ta farma będzie automatyczna i zaraz się z wami zobaczymy. Więc tak wygląda nasz zegar. Zegar działa w ten sposób, że jeżeli wsadzimy do jednego z hopperów jakieś przedmioty, to one przechodzą do drugiego. Wtedy odpalają się nasze... zapomniałem, jak one się nazywają. Redstone komparatory i odpalają tego redstone'a tu po bokach i działają pistony wyżej. Czemu tak to wygląda? Bo komparatory są zasilane przez przepływ tych itemów i co jakiś czas, jak z jednego hoppera na drugiego przejdą itemy całe, to wszystko, cały układ się odpali. Układ będzie działał na tej zasadzie, żeby zmarnować jak najmniej pistonów, żeby był oszczędny po prostu. Mam nadzieję, że tu wejdą 2 tak jak trzeba, bo tu może być przy tych krańcowych blokach, żeby jakiegoś przepływu dziwnego nie było, zobaczymy. Postaram się zmieścić 4, tak jak mówiłem. Może nie wyjdzie. Póki co działam dalej. No więc tak, tradycyjnie w czasie budowy czegoś zabrakło. Może uda nam się wyciągnąć to z nowej naszej budowy. W sumie nie wiem. Mam to wam pokazać, ale to może jeszcze nie teraz, może nie w tym odcinku. Co tu się zmienia? Potrzebujemy troszkę stone'a, którego będziemy mogli przerobić na stone bricki, bo nam po prostu zabrakło materiałów budulcowych. Zacząłem stawiać dirta, a potrzeba nam jeszcze innych, kurczę, o, tu jesteś, moja farmo, rzeczy, które będą no, całą konstrukcję zasłaniać, podtrzymywać i blokować przepływ wody. Tutaj zabudowujemy to. Tutaj będą się zbierać nasze rzeczy, więc w sumie nie wiem, jak to zrobić tak naprawdę. Ciężko tutaj na razie jakiś pomysł mi kreatywny. Tu na razie będzie tak. Okej. Tu będzie ściana wysoka z tej strony, więc zobaczymy. Tu będą hoppery w tym miejscu, gdzie jest ta dziura. W przyszłości. Tu z tyłu musi być też wypełnienie, bo tu będzie szła woda. Tak, dokładnie. W tym miejscu będzie szła woda. Dobra. Ja wracam do poradnika teraz. I zobaczymy, jak to wygląda. Póki co, ile mam hopperów? No mam ich troszkę. No dobra, środek jest tutaj. Środek powinien być, no, gdzieś tutaj. Zaraz zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest środek tutaj. Dajemy tu hopper. Tu dajemy hopper, tak. Tu. Ładnie. Tu. Hopper ładnie. I teraz tu będzie skrzynka w przyszłości. Ale to jeszcze jej nie mamy. Dobra, więc tak mniej więcej będzie wyglądała moja farma. Tutaj będzie w ogóle tafla szkła do samej góry. Mniej więcej na tym klocku, co ja stoję, będzie takie zabudowane ze szkła. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić ciemne szkło wystarczająco dużo, żeby móc to zabudować. Bo to będzie z jasnego. Tutaj zastanawiam się nad zrobieniem też innego szkła, ale to w przyszłości, zobaczymy. Tutaj w każdym razie idzie woda. Tylko nie wiem, czy z dwóch stron wodę dać, czy wystarczy z jednej. Chyba trzeba z dwóch stron, no właśnie. Nie ma tu nieskończonego źródełka, ale jak coś, to sobie wezmę z farmy na dole, tam jest dużo nieskończonych źródełek. Albo w sumie, co mi szkodzi zrobić sobie tutaj drugie, mam tyle wiaderek, że nigdy, kurczę, mi nie zabraknie. A dobra, to sobie zrobimy ze stone'a, bo stone'y mamy pod dostatkiem. Dobra, będzie takie nieskończone źródełko, chciałem zrobić zwykłe, ale no będzie takie potrójne. To najstarsze ze wszystkich, to były pierwsze nieskończone źródełka. No dobra, aima to ja nie mam. Może nie najlepiej będzie grać w tego CS-a jednak. Poza tym, co jeszcze jest bardzo fajną i ważną sprawą, dzisiaj, a może jutro, pojawi się na moim kanale Overwatch. Więc mam nadzieję, że wam się coś takiego spodoba. No mówili niektórzy z was, że fajnie jakby Blacky grał w CS-a, to kurczę, to będzie bano o cheaterów. No i też fajna sprawa. Ja wracam do poradnika i przebudowuję dalej. Tak.
Twoja ojczyzna. Wspaniały, silny kraj, pełen szczęśliwych ludzi. Łagodne wzgórza, głębokie lasy, krystalicznie czyste jeziora. W tym odcinku promującym przedstawię wam grę Taern, grę przeglądarkową, dużego bardzo klikacza MMORPG. Nie, jestem biedną małą laską. Nasz system pistonów jest w tym miejscu i będzie wyglądał już do końca tak. Tu po bokach też są pistony, które będą przesuwały te pistony w środku. Dzięki temu zaoszczędzimy połowę pistonów, które będą potrzebne do konstrukcji farm. Dookoła musimy dać chyba redstone. Zaraz sprawdzę. Tutaj, na ostatnim, tu. Redstone going all the way across. Leave a gap over here and another piece there. Tutaj na końcach robimy luki i dokładnie przetworzam poradnik, tak jak jest po angielsku, tak robię po swojemu. I ostatni nasz szlif w całej farmie będzie nasza redstone'owa winda do góry. Tak powinno z tego, co mi się wydaje, być. Tak, po drugiej stronie tak samo, tu i tu. I teraz tędy będzie się drecą do góry cały czas, a to powinno się co wszystkie te 30 bloków zmieniać i przesuwać. Wysunęło się, ale się nie przesunęło. Czy ty jesteś zasilany? Czekajcie. Na rogach są pistony. Nie. Zaraz jeszcze muszę przyjrzeć się temu. Czy ja coś przeoczyłem? Działa! Działa nasza farma. Teraz jeszcze potrzebujemy trzciny tutaj. Trzcinę mam w backpacku. Nie, mam ją w farmie na dole. Tutaj na pewno coś się znajdzie. O, jest trzcina. I ta farma już w tej formie powinna działać. Jak tylko wyrośnie, powinno być to zepchnięte do przodu i już być, kurczę, zebrane. Tutaj schemat boku będzie wyglądał tak mniej więcej, że tu będzie stone, później dookoła tego będą... No zobaczycie w odcinku, w każdym razie w serii głównej, do której zachęcam, bo naprawdę jest długa i fajna, jeżeli nie widzieliście, a jeżeli ktoś jest z głównej serii, to fajnie, że oglądacie też odcinki, bo zacznę fajnie wiedzieć, że ktoś jednak się tym interesuje, co robię poza kamerą. I poza kamerą robię właśnie takie nudne rzeczy, jak przygotowanie schematu. W czasie odcinka, to będzie tam gdzieś okolicy 90 odcinka już, jak będziemy to robić. Może na 90, może coś koło tego. To będzie schemat do otworzenia w odcinku. Będę miał tu już wzór zrobiony, żeby nie musieć patrzeć na poradnik, tylko żeby sobie budować. A poza tym, jak sobie zbuduję już takie coś raz, to już później mniej więcej wiem, jak to się buduje i trochę z pamięci, trochę ten... Będzie fajnie. Ja bym tu sobie jeszcze... Kurczę, już za bardzo czasu pewnie nie mamy. Nie wiem, ile ten poradnik trwa, ale na pewno 15 minut to duże ograniczenie, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że coś powyci nam, coś przyspieszę i wyjdzie tyle, że YouTube mnie nie zbanuje znowu. W każdym razie dzięki, że wytrzymaliście moje tutaj stękanie z poradnikiem. W każdym razie jeszcze raz chciałem podziękować Mateuszowi, który... dał mi 5 dych. I jak mówiłem, w tym odcinku była ostatnia reklama z tamtej gry Staern i zabieramy się za nowe refniki już niedługo, bo zbieramy na kartę graficzną i może zrobimy jakieś live'y typu live na kartę graficzną z dotacjami, innymi rzeczami, z rejestracją i tak dalej co jakiś czas. Byłoby miło, jakbyśmy mogli jednak zebrać te pieniążki i by było kurczę na coś większego, na wzbogacenie systemu. W każdym razie dzięki, że wytrzymaliście. Do zobaczenia, usłyszenia już niedługo. Jak mówiłem, Minecraft będzie, jak dobijecie w odcinku do 150 łapek, jeszcze w tym, a w głównej serii do 300. Szybko wam pójdzie, coś tak czuję. Zobaczymy. Dzięki i do zobaczenia już niedługo. Ciao.